Drodzy, witam Was bardzo serdecznie z Kościoła Ewangelickiego w Mrągowie. Witam Was Słowem Bożym, które znajdujemy w naszym biblijnym przewodniku z Biblią na co dzień pod datą 20 kwietnia 2021 roku. Pierwszy ze wskazanych tam fragmentów pochodzi z Księgi Rodzaju z 9 rozdziału i wierszy 9, 10 i 11. Zaś drugi fragment to słowa z listu apostoła Pawła do Kolosan z rozdziału 1, z wiersza 23, a czytamy w Słowie Bożym tak. Bóg powiedział do Noego: oto ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was i z wszelkimi istotami żyjącymi, że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Zaś w liście apostoła Pawła do Kolosan: nie zachwiejcie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Wiele słów, które wypowiadamy, niesie w sobie nie tylko informacyjną treść, ale także nieraz potężny ładunek emocjonalny. Dlatego też przypisujemy słowom tak dużą siłę, która potrafi wprowadzać człowieka w euforię, ale i niebezpiecznie krzywdzić. Słowo dane komuś powinno być gwarantem, pieczęcią, że to, co w sobie zawiera, zostanie wypełnione. Przecież nawet nasze prawo pozwala zawierać umowy ustnie, tylko do części czynności wymaga formy pisemnej. Ale chyba dziś coraz mniej ufamy słowom i wolimy widzieć zapisane na papierze, czy też w formie elektronicznej wyrazy, opatrzone pieczęciami i odręcznym lub elektronicznym podpisem. Jaką wartość ma dziś słowo? Czy można naszym słowom ufać? Czasami zastanawiam się, w jakim stopniu to, jak traktujemy nasze słowa, przekłada się na stosunek innych ludzi do Słowa Bożego. Dziś w Bożym Słowie słyszymy o przymierzu, które Bóg zawarł z Noem, że już nigdy nie ześle potopu, który zniszczyłby ziemię. Z fragmentu listu do Kolosan wypływa przesłanie, aby nie wątpić w nadzieję, która dana nam jest w Słowie Ewangelii. I kiedy spojrzymy całościowo na Słowo Boże, to zauważymy, że dane przez Boga Słowo, Słowo obietnicy, Słowo przymierza, zawsze zostaje wypełnione. To Słowo ma też moc stwarzania, ale też zmiany porządków stworzonej przez Boga przyrody, czego przykładem mogą być uzdrowienia, których dokonuje Zbawiciel, czy też chociażby uciszenie burzy, rozmnożenie pokarmów. Przecież Bóg rzekł i stało się. A jak jest z naszymi słowami? Czy zawsze to, co obiecujemy, później odnajduje drogę do realizacji? Czy nasze słowa przynoszą życie, budzą nadzieję, która odzwierciedla się w naszym życiu? Czym dla Ciebie jest słowo, które wypowiadasz do bliźnich? Czym dla Ciebie jest słowo, które Bóg kieruje w Twoją stronę? Niech w Twoim słowie rozbrzmiewa Boże Słowo, które przynosi życie, które daje pewność, które budzi nadzieję. Amen. Pozostańcie z Bogiem.